Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Dzisiaj recenzja odtwarzacza płyt CD marki Emotiva, model ERC4. Odtwarzacz płyt CD w obecnych czasach streamingu wydaje się być odrobinę przyżytkiem, lecz z drugiej strony kolekcje płyt CD u melomanów rzeczywiście są spore, są przepastne, wiele osób lubi ten nośnik. A ceny tych płyt kompaktowych w antykwariatach są na, powiedziałbym, no, często dosyć niskim poziomie. Osobiście nową płytę CD ostatni raz kupiłem podczas wystawy w Monachium i chyba nic się, nawet nie tej ostatniej, co byłem, tylko jeszcze wcześniejszej. I od tamtej pory, no, podczas recenzji tego odtwarzacza miałem Malinkę i Daka Micromegi. Obecnie korzystam ze streamera od Tagi i do Kotleta, że tak powiem, w zupełności wystarczy. Dobra. Ale może właśnie obecny zakup CD Playera wydaje się być dobrą inwestycją. Starsze odtwarzacze w większości wymagają serwisu lub przeglądu, a nie jest on łatwy z uwagi na brak poszczególnych elementów elektronicznych. Mam to na myśli pewnie któryś tam laserów brakuje. Nie jestem tutaj jakimś wybitnym specjalistą, wiem i to słychać, że po prostu pewnych elementów zwyczajnie brakuje. Nowe wszystko, że tak powiem, playery nie są już tak zbudowane, a Emotiva jest całkiem porządnie zbudowana. No, markę samą to już mogliście poznać ze wcześniejszych moich recenzji, a obecnie no, to jest taki raczej, bym powiedział, marka, która uchodzi za świetnie skalkulowane produkty, jeżeli chodzi o cenę w stosunku do jakości brzmienia. Przejdźmy do ERC4. Producent określa to produktem o trzech obliczach. Transport, DAC i odtwarzacz płyt kompaktowych. W zasadzie no, można tak powiedzieć o każdym. Z tą jedną różnicą, że w tym wypadku mamy zarówno wyjście cyfrowe i co uwaga, jak i wejście. Tym sposobem można zaoszczędzić na dodatkowym zewnętrznym przetworniku cyfrowo-analogowym. I powiem szczerze, że się pokusiłem, podłączając Malinkę pod Emotivę. I przetwornik jak najbardziej dał radę. Mała uwaga eksploatacyjna, otóż czas na wczytanie TOK w tym wypadku troszeczkę musi potrwać w tym CD. Wszak mnogość tego, co potrafi odczytać z płyty CD jest spora. No i tak to niestety chwilkę zajmuje. Reakcja na komendę z pilota czy klawisze również nie jest najszybsza, ale absolutnie mi to nie przeszkadzało w codziennym użytkowaniu podczas testowania. Emotiva ERC4 to zatem zbalansowany odtwarzacz płyt CD oraz DAC w jednym pudełku. Zbudowany został on w firmowej technologii różnicowej Differential Reference. Na wyposażeniu mamy wejścia i wyjścia cyfrowe SPDIF, optyczny, koaksjalny, zatem można go wykorzystać jako zewnętrzny DAC, o czym już wspomniałem, do obróbki sygnału pochodzącego z dowolnego źródła wyposażonego w koaksjala lub optyka wyjście cyfrowe. Emotiva ERC4 pozwala otrzymać najlepsze możliwe brzmienie CD oraz warstwy Redbook CD hybrydowych płyt SAC. Podobno do tego sam transport robi wrażenie trwałego i solidnego i w zasadzie tak to jest. Wydaje mi się, że w każdym systemie stereo jest jednak miejsce na solidny odtwarzacz płyt CD. Po prostu płyt CD masa. Nie wszystko wyszło na winylu i nie wszystko jest dostępne na Spotify'ach, Tidalach i tak dalej. Tu dobre wrażenie robi obudowa z aluminium, aluminiowym przednim panelem. Wewnątrz stalowe szasi, do tego zasilacz impulsowy. Przyciski na przednim panelu pozwalają na sterowanie podstawowymi funkcjami odtwarzacza, a metalowy pilot pozwala na jego zdalną obsługę. ERC4, dla tych co są dociekliwi, ma na pokładzie przetwornik cyfrowo-analogowy Analog Device AD1955 i wzmacniacze operacyjne LM4562. Można powiedzieć przyzwoicie. Dodając do tego analogowe wyjścia zbalansowane jak i niezbalansowane, plus wyjścia sygnałowe, które umożliwiają wykorzystanie RC jako wysokiej klasy transportu,
płyt robi się, powiedziałbym, dosyć sympatycznie. RC wyposażono w cyfrowe wyjścia audio, które akceptują sygnał PCM do 24 bitów na 192 kHz. Jak to gra? Takie pierwszy rzut ucha. Niezły wariat. Naprawdę dobrze to idzie, jak na compact disc. Pierwsza myśl po przystąpieniu do właściwego odsłuchu. Bardzo liniowe granie, bez podkreślenia żadnego z zakresów i do tego całkiem niezła, obszerna stereofonia. Niskich tonów jest naprawdę dosyć dużo i sięgają naprawdę nisko. Tak wiem, to tylko odtwarzacz CD, ale całkiem dobrze wpisał się w system z lampami GM70, które wtedy użytkowałem. I pozwolił na rozwinięcie skrzydeł w tym zakresie. Być może odrobinę gubi się na samym dole pasma, ale za to rytm i szybkość jest utrzymana na naprawdę dobrym poziomie. Przy odsłuchu średnich czy mniejszych składów jazzowych emotiva doskonale pokazuje charakter i sygnaturę nagrań. Brzmienie nie ma naleciałości kwadratowego dźwięku. Jest spektakularne w średnicy. Wyrafinowane. Płynie głęboko, gładko, prosto w sposób niewymuszony dociera do odbiorcy, nie mówiąc wprost, iż gramy właśnie z płyt CD. Emotiva doskonale sprawdza się, gdy na tacy odtwarzacza znajdzie się coś mocniejszego, jak AC/DC, Led Zeppelin, Slayer, Metallica i inne tego typu zespoły. Tu może odrobinę zabraknie nam momentami kontroli na samym dole, ale za to drive gitar elektrycznych, dynamika nam to zrekompensują z nawiązką. W średnicy mamy odrobinkę czarów i nieważne, czy będzie to głos należący do Anny-Marii Jopek, czy gitara świętej pamięci Tadeusza Nalepy. Zawsze będziemy upojeni aksamitem i blaskiem strun, czy tembru głosu wokalistki. Średni zakres jest naładowany emocjami, pełen klarowności z odpowiednią temperaturą barw. Wysokie tony są delikatne, podane z oddechem, szybkością i solidną rozdzielczością. Tu nie doszukałem się niczego, do czego można byłoby się specjalnie przyczepić. Nie brakuje przy tym blasku i takiej zadziorności. Czy obecny czas jest dobrym okresem na zakup odtwarzacza płyt CD? Patrząc i słuchając Emotivy, wydaje się, że jak najbardziej. Myślę sobie, że to właśnie zakup ERC4 może okazać się strzałem na długie lata i pozwoli zapomnieć o poszukiwaniu czegoś innego. Gdy do solidnej obudowy dołożymy dobrą jakość dźwięku, możliwość podłączenia zewnętrznego źródła cyfrowego, przy świetnie skalkulowanej cenie otrzymamy prawdziwy best boy. I tym właśnie dla mnie jest Emotiva ERC4. System odsłuchowy w tym czasie CD Lector CDP06T, DAC Micro Mega One, wzmacniacz lampizatora na lampach GM70, przezmacniacze TR Audio Sherman oraz Iskra, kolumny Kinoton Cinema 200, interconnecty Mita Queda Nordosta, Super Sound Device Villa Audio, przewody głośnikowe Nordost, Stretchwire, Kimber Duelund, ale głównie Duelund, sieciówki Nela Heliona, gramofon PL70 Pioniera z wkładką Ortofon Roman, kondycjoner Nil 1800. No dobra, moi kochani, to tyle, jeżeli chodzi o ten przesympatyczny odtwarzacz płyt kompaktowych. Miłego Wam życzę nadchodzącego weekendu. Ciepłego. Pozdrawiam serdecznie, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Cześć.